Drodzy Państwo, znajdujemy się w Muzeum Miasta Gdyni na kolejnym wernisażu. Wernisaż, który chyba praktycznie kończy ten nasz 2012 rok. I jest to wydarzenie związane z człowiekiem, którego miałam przyjemność osobiście kiedyś poznać, z panem Henrykiem Baranowskim. Program, który będziemy chcieli tutaj zrobić przy okazji tego wernisażu, winna jestem jemu, ponieważ tak się złożyło, że wielokrotnie rozmawiając, no, dochodziło do już umawiania się, ale w rezultacie nie do realizacji. A poznałam pana Henryka bardzo dawno temu, przeszło 40 lat temu, kiedy pracowałam jeszcze w Desie Gdańskiej i kiedy byłam ciężko zdziwiona, że ten skromny człowiek, przynosząc swoje bardzo kolorowe prace, natychmiast znajdował nabywców. Rzeczywiście turyści, którzy w ten czas odwiedzali Gdańsk, zwłaszcza turyści niemieccy, amerykańscy, natychmiast kupowali jego prace. Przepiękne, o niesamowitym kolorycie, o niesamowitej atmosferze naszej polskiej. Drodzy Państwo, na temat Henryka Baranowskiego będę chciała jeszcze porozmawiać zarówno z żoną, jak i z synem, bo życiorys właściwie tego znakomitego malarza związany jest rzeczywiście z Trójmiastem, ale też związany jest ze Starogardem Gdańskim, albowiem tam się urodził i tam właściwie zaczął zdobywać pierwsze szlify jako człowiek, którego dzisiaj nazywamy mistrzem. Bardzo ogromnie, ogromnie się cieszymy, że tak liczne grono przyszło dzisiaj towarzyszyć nam wszystkim i uczestniczyć w otwarciu wystawy poświęconej twórczości Henryka Baranowskiego. Wystawy, która odbywa się z okazji jakby podwójnej rocznicy, a mianowicie 80. rocznicy urodzin i 7. rocznicy śmierci. Ja mogę tylko wyrazić ogromną wdzięczność rodzinie, żonie pani Aldony Baranowskiej, synowi Arturowi Baranowskiemu i panu Edwardowi Baranowskiemu, dzięki którym ta wystawa właściwie powstała. Bo że muzeum, z którym współpracowały, to jest jakby sprawa oczywista, ale najpierw trzeba było też decyzji, czy ta wystawa ma powstać. Myślę, że o szczegółach powiedzą nasi goście i uczestnicy, autorzy tego, co tu się dzisiaj będzie działo, a ja jeszcze pozwolę sobie poprosić panią radną Zielińską, wiceprzewodniczącą Rady Miasta, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, wspaniała szanowna rodzina, to dla nas wielki zaszczyt, że w dzisiejszym uczestniczymy w otwarciu tak wspaniałej wystawy. Chodzi o osoby, które przez wiele lat śledziły twórczość pana Henryka Baranowskiego, przychodzą tu i mają swoje ulubione obrazy. Ja od razu nie znalazłam sobie. Mam taki jeden egzemplarz na własnych prywatnych, nie moja niestety, ale znalazłam. Jest mi jeden obraz, którego możemy tutaj szukać, który każdy z nas znajdzie. Dzieła pana Henryka spotykamy w wielu miejscach. Wielu miejscach związanych z morzem i tych okrętów może u góry, jeszcze nie była, nie widać tutaj. Mamy i w ratuszu głównej takiej sali 112 wspaniałych pejzaż chiński. Myślę, że to jest bardzo ważne, że ta szersza publiczność, która odwiedza nasze muzeum, będzie mogła się zapoznać. W wystawie tej towarzyszy, już tutaj zorientował się katalog, książka, która pozwoli pogłębić te nasze spotkanie z taką sztuką, z tą wielką sztuką. Także jeszcze raz pozwolę Państwu podziękować za to, że udostępniliście Państwo swoje obrazy, że znaleźliście u tych wszystkich innych, u których one są na ważnym miejscu, myślę, że na honorowym miejscu i że możemy dzisiaj, a także przez kolejne tygodnie
mieć kontakt z sztuką naszego buddyjskiego. Nie zadam takiego pytania, też aż szkodzi, żebyście mi Państwo powiedzieli, kto ma u siebie obraz Myślę, że ogromny. To jest właśnie. Proszę Państwa, to świadczy o tym, jak znany, jak niezwykle popularny i lubiany był malarz. I cieszę się, że ta wystawa, że dzisiaj u nas jest, że pokaże, może nie wszyscy znają tę pracę, może po prostu troszkę jest inny układ tego. Oczywiście wystaw poświęconych twórczości Henryka Bajorskiego było już wiele. Ta jest kolejną, ta jest po prostu chyba jedną z pierwszych dużych wystaw, które się odbywają już po śmierci. Oddaję głos panu Edwardowi Pankowi. Witam serdecznie Państwa. Jeżeli Państwo myślą, że nie mam tremu, to wyprowadzę swoje pytanie, to od razu na taku. Wynikało nam może z tego, że całe życie wolałem napisać to, co jeśli nie było małe. Zarekomendować książkę, którą jeszcze, która przypadnie fakt, parę dni temu zeszła z naszych drukarskich wydawnictwa Gatardino, a dzisiaj odejmę do Państwa dyspozycji. Kim był Henryk Baranowski i jakie miejsce zajmował w gronie artystów wchodzących w drugiej połowie XX i początkach tego wieku, myślę, że ten gronie nie może specjalnie uzasadnić. Oczywistym jest, że artysta tego formatu, taki bogaty dorok, pozostawił po sobie tylko obrazy, które będziemy mogli się podziwiać. Ale pozostało po nim wiele artykułów, wiele materiałów archiwalnych, wiele materiałów biograficznych. Pozostało kilkadziesiąt katalogów, które były wydawane z okazji niezliczonych wystaw w kraju i za granicą. Kilkanaście artykułów prasowych, reportaży, materiałów filmowych, edycji radiowych. Jednak w moim odczuciu brakowało w tym pukawym komplecie, w tym zbiorze materiałów biograficznych czegoś bardziej osobistego. Żeby wypełnić lukę, te właśnie niedostatki zmobilizowały mnie i siostrę, moją Antona, żona jest do wypełnienia tej luki. Dzięki naszej rocznej pracy powstała książka, którą dzisiaj odbędziemy do naszej dyspozycji. Staraliśmy się, aby przekazać mi to, co o Henryku widzieliśmy. Chcieliśmy pokazać go jako człowieka, jako artystę, jako męża, szwagra, syna. Chcieliśmy, żeby nadaliśmy temu opracowaniu tytuł Malował duszę, a w podtytule Henryk Baranowski biograficzne wspomnienia żywe. Chcieliśmy, aby pokazać go i przybliżyć troszeczkę jego twórczość od takiej bardziej osobistej strony, od tej bardziej rodzinnej. Chcieliśmy również, aby zaprezentować to, w jaki sposób i dlaczego tak właśnie tworzył, w jaki sposób pracował nad poszczególnymi gatunkami tematycznymi jego obrazów. I wreszcie zdradzić niektóre tajniki warsztatu i tak dalej, jakbym jeszcze rozwijać. Ważną częścią tej książki jest również kalendarium, które w miarę szczegółowo pokazuje drogę, którą proszę artysta, pokazuje również jego dorobek, plon jego twórczych dzieł. Czy nam, jako absolutnym amatorem, jakby wyborem się udało, przedstawiam do opinii Państwa. Natomiast nie będę teraz do dalszych szczegółów. Natomiast chciałbym bardzo gorąco zachęcić do zapoznania się z treścią tej książki. Myślę, że każdy
z obecnych i ci, którzy go znali. I ci, którzy nie mieli możliwości to poznać, ale który założył choćby jeden obrazek, ale tych, którzy miały przyjąć. Zachęcam, dziękuję za uwagę. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że tyle Państwa osób dzisiaj odwiedziło Muzeum Miasta Gdyni. To znak, że Henryk Matanowski był twórcą, którego Państwo pamiętacie, którego chcecie oglądać, to jest bardzo ważne. W tym roku, obok tych dwóch rocznic, o których wspomniała Pani Dyrektor, robiliśmy w zasadzie rocznicę trzecią, a mianowicie 60 lat od pierwszej indywidualnej wystawy Henryka Matanowskiego, która miała miejsce w Gdyńskiej Cyganerii. Także okazji aż nadto, a może okazji w ogóle nie trzeba. Ważne jest to, że jesteście Państwo z nami, że jest ponad 230 prac artysty, że jest to obecny tutaj również zaaranżowanie przez nas pracowni, obecny jest na fotografiach. Myślę, że on gdzieś daleko na nas tutaj spogląda. Tak, każdy pewnie ma jakiś ulubiony obraz Henryka Baranowskiego. Moim są barki w Boksai. To obraz, który wisi piętro wyżej, bo wystawa została przekornie zaaranżowana, że na tym piętrze praktycznie nie zobaczą Państwo obrazów modernistycznych. To po to było określić, że Henryk Baranowski, chociaż może było tematem wiodącym jego twórczości, realizował się także w pejzażach, różnorodnych pejzażach, tych z kaszów, nawet ciekawe i inspirujące były dla niego podróże. Moimi plecami znajduje się kilka takich bardziej egzotycznych ujęć z podróży. Są także widoki z Syberii. Naprawdę mnóstwo ciekawych prac. Wracamy jednak do barek Polsai. Tytuł mówi nam, że to konkretne miejsce, konkretne parki, ale gdy patrzymy na ten obraz, w zasadzie może być to miejsce wszędzie, bo mogą być to łodzie, które są wszędzie. Piękno morza, które nas otacza, które właśnie ten Baranowski mógł takie ujrzeć. Miał swój sposób ciekawości świata, wrażliwości szczególnej. I myślę, że przechodząc tutaj w zasadzie czy w prawo, czy w lewo, czy na które się Państwo udacie, każdy z tych obrazów jakoś do Państwa przemówi. Coś tam będzie, słowo Henryka Baranowskiego, którego niestety nie ma już z nami, ale mam nadzieję, że znajdziemy go w tym pracowaniu, w jakimś obrazie. Na koniec chciałam jeszcze bardzo serdecznie podziękować rodzinie artysty, która wstępiła pracę, także wszystkim prywatnym kolekcjonerom, którzy zgodzili się użyczyć obrazy na wystawę. Chciałam podziękować rodzinie za udostępnienie zdjęć materiałów archiwalnych, które bardzo pomogły przy tworzeniu tej ekspozycji. Szczególne podziękowania należą się także ekipie technicznej, która dała z siebie wszystko, żeby prace były należycie powierzone. Dziękuję Monice Zakroczyńskiej, która wykonała do katalogu wystawy i panu Bartkowi Bożeckiemu, który zaprojektował graficzny katalog. Także raz jeszcze dziękuję. Przekazuję teraz mikrofon panu Bartkowi. Dziękuję bardzo. Ja spróbuję bez tego urządzenia, nie wiem, czy jestem dobrze słyszalny, ale ja chciałbym przede wszystkim podziękować. Podziękować przede wszystkim mojej mamie, bo bez niej nie byłoby tego wszystkiego. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że moi rodzice tworzyli wspaniałe teamy. Obydwoje tworzyli, obydwoje pracowali, ale jednocześnie tą jedną, jedyną muzą w życiu mojego ojca była właśnie moja mama. Bez niej nie byłoby tego wszystkiego tutaj prawdopodobnie, nie spotkalibyśmy się z tym, bo bardzo często zdarzało się tak, że właśnie to
mama zajmowała się szarością życia, wychowała taką łudę jak ja i tata mógł w tym czasie spokojnie pracować. Dziękuję ci, mamo, za wszystko. Chciałem bardzo podziękować pani dyrektor za umożliwienie tej, stworzenie możliwości dla tej ekspozycji. Dziękuję bardzo. Przepraszam za wszystkie kłopoty związane z tym ze swojej strony. Bardzo chciałem, szczególnie gorąco chciałem podziękować pani doktor Annie Śmiał za ogrom pracy, naprawdę, za morze serca, że ona ma tą ekspozycję, no i za wszystko dobrze, co tutaj żeśmy razem stworzyli. Dziękuję bardzo. Chcę podziękować. Chciałem podziękować moim bliskim, mojemu synowi w szczególności za logistykę tego przedsięwzięcia, bo włożył bardzo dużo pracy i przyjaciołom, którzy mieli dla mnie serce, czas, którzy mi bardzo dobrze doradzali, ale też wypożyczyli te piękne prace, które tutaj mamy. A to tak się złożyło, że nawet od jednych z przyjaciół zabrałem obraz prawie pod ich niewiedzę, w momencie, kiedy ich w domu nie było, także dziękuję wam bardzo. Państwu dziękuję za tak liczne przybycie. Zapraszam do zwiedzania wystawy. Na górnym piętrze jest taki szklany słup, a w tym słowie przygotowaliśmy 50 pełnych losów, pewną ilość, no, takich niestety pustych. Każdy z tych losów to jedna z książek traktujących o zasadzie biograficznych w moim tacie. Serdecznie zapraszam do losowania i dziękuję jeszcze raz. Przedstawiam żonę pana Henryka i chciałabym, żebyśmy usłyszeli coś na temat rodziny, bo drodzy moi, no tak się składa, że pewne talenty czasem same jakoś zaistnieją w tym kodzie genetycznym człowieka, ale w przypadku pana Henryka to były korzenie rodzinne. Pani Aldono, jak to w jego rodzinie z tymi artystycznymi uzdolnieniami? Proszę panią, mąż od dzieciństwa właściwie był przyzwyczajony do malarstwa. Jego dziadek rysował, malował, może nie raczej amatorsko, ale z wielkim sercem. Wujkowie malowali, no i ojciec również. Także miał jak gdyby... W genach talent. Tak, tak. W każdym bądź razie miał po kim odziedziczyć. Tak. I teraz, urodził się w Starogardzie Gdańskim. Tak, urodził się w Starogardzie Gdańskim. Później mieszkał długi czas w Orłowie. Tak. Rodzice, z tego co ja wiem, prowadzili pensjonat. Tak? Pensjonat, a ojciec prowadził taką firmę malarską, w której pracował jako młody człowiek Kazimierz Ostrowski. Zresztą w tej książce jest... Odwołujemy się, drodzy państwo, do książki. Tak. I jedno takie, co było bardzo, co mąż bardzo często wspominał, to pan Kazimierz Ostrowski bardzo się interesował, tak. Mąż był chłopaczkiem takim, no tak, tak. Podarował mężowi komplet farb artystycznych i blok. I to był najpiękniejszy prezent. Pierwszy, taki poważny. No i teraz tak, jest taki epizod, wraca do Starogardu. Tak, to i, i spotyka tam niezwykłego człowieka. Tak, bo był taki okres, że mieszkał u babci tak, swojej. No i właśnie tam poznał warsztat pana Jana Falkowskiego. Tak. I ten się na nim poznał. Tak, mąż poszedł tam z swoimi rysunkami, żeby ocenił, tak, co, czy... Tak.
A przypominamy, że ta jego pracownia to była bardzo poważna pracownia, ponieważ oni się między innymi zajmowali malarstwem sakralnym. Sakralnym, to już jest taka wysoka półka. I to jest właśnie taki ten początek, że mąż dalej kontynuował to. Ale potem wraca do... Wraca na wybrzeże, wraca do rodziców, do Orłowa, z którym jest związany do końca życia zresztą. No i zaczyna się okres edukacji tej już takiej poważnej, gdzie jest w szkole artystycznej, w ten czas jeszcze najpierw, w Sopocie. Najpierw w ognisku plastycznym, który skończył bardzo dobrze, z dobrymi wynikami. I na podstawie tego został przyjęty do szkoły bez egzaminów, do szkoły sztuk plastycznych. I był 2 lata na tych studiach i tak się złożyło, że nie mógł dalej kontynuować jako pełny słuchacz. I resztę jako wolny słuchacz kontynuował. Ale jak już nie był tym słuchaczem takim, jak to nazwać, pełnym, to uczącym. To został zmobilizowany do wojska. Do wojska i był normalnie w wojsku. Tak, przez długi czas. Ale po wojsku związał się zawodowo przecież. Najpierw był w służbie czynnej, ale później była taka sytuacja, że mąż z admirałem Studzińskim się skontaktował i... jeszcze w Bydgoszczy jak mąż był. Ten jeszcze epizod Bydgoszczy. Był w Bydgoszczy. Była tam pracownia plastyczna, w której pan Fietkiewicz był i Bożęcki. Czyli znów sławy nasze wybrzeżowe. I tam odbywał swoją służbę. Może jeszcze zaznaczę, że właśnie w tej pracowni myśmy się poznali. No proszę. Ja przychodziłam tam do... Czyli pani jest z Bydgoszczy? Ja jestem z Bydgoszczy. No proszę, czyli tata też. Ja przychodziłam do pracowni, najpierw w innej sprawie, bo tam musiałam coś zabierać. Nie chcę już o tym mówić, że byłam. No opowiadać jak najwięcej, bo to jest bardzo istotne. Ja przychodziłam po prostu po klucze. Ja byłam sportsmenką. Lekkoatletką taką, Ale klub bydgoski był bardzo dobry. Tak, to był wówczas OWKS, w tej chwili Zamisza. I tam chodziłam po klucze do szatni. Ale zdarzył się przystojnie. Nie, a mnie ta atmosfera zawsze bardzo fascynowała. I jak z mężem tak, jeszcze wówczas z chłopcem, bardzo miłym, takim, o dobrym jakimś takim spojrzeniu, ośmieliłam się powiedzieć, że czy ja bym mogła swoje rysunki pokazać. No proszę. Czyli był pierwszym cenzorem. Tak. No proszę. No i mąż ocenił je naturalnie. Wysoko? Nie, naturalnie niektóre rzeczy skrytykował, ale już miałam taki, jakiś punkt zaczepienia. No o to chodziło. I to tak dalej i w końcu. Po maleńku. Tak. I zostaliście parą. Zostaliśmy parą. Pani Aldono, natomiast tu na wybrzeżu, jak już się pojawił i w Orłowie, też to był Mokwa Marian, prawda? I był Suchanek. No i tak pamiętam, bo też nieskromnie powiem, że też malowałam. Jeszcze właśnie w pracy w lesie, to zawsze się mówiło, że święta trójca. Mokwa, Suchanek i Baranowski. Proszę panią, i był taki, mąż był bardzo zaprzyjaźniony z Suchankiem, to sąsiad był, a Mokwo mąż uwielbiał.
nawet muszę pani powiedzieć, że w takiej dość wartościowej książce zapisał sobie datę poznania. Proszę. Także to czyli widać, tak, jakie, wrażenie. To, jakie to było wrażenie. Tak, tak. To jest bardzo istotne. Tak, i teraz tak. Pani Aldono, etyk jest taki, że rzeczywiście to jego malarstwo jest no, nieprawdopodobne w tym sensie, że po pierwsze technicznie bardzo dobre, ale jest ta lekkość niesamowita, prawda? Cokolwiek, bo to już nie ja wiem, że to, co było najbardziej chodliwe w ten czas w Desie, to były oczywiście polskie pejzaże. Ale cokolwiek, czy te tutaj elementy z podróży, czy portrety, to wszystko ma taką lekkość, prawda? To jest jakiś taki właśnie jego, tak. Jeżeli chodzi o tą sztukę odtwarzania tak. Rzeczywistości. Mhm. Patrząc... I urozmaicony temat. Tak, tak. Bo fascynowało go wszystko. Uwielbiał morze. Mhm. Dla niego morze było wszystkim, tak. Ale wszystko, co było ciekawe, co... No. To jest właściwie ta wizytówka prawdziwego talentu, prawda? Mm. Że my się nie określamy tylko, że będziemy malować martwą naturę, ale jeżeli ja potrafię przekazać, to staram się przekazać swoimi oczami każdy temat. No? To jest właśnie ta niezwykłość. I teraz te jego podróże w tym okresie, kiedy rzeczywiście nie można było podróżować, to musimy też powiedzieć, że nie tylko to było to, że on potem pracował w wojsku, że wypływał, no. Że to były wizyty, prawda? Dzięki temu, tak. Że... Ale jednak żeglarstwo. No, no. To go fascynowało. No, oczywiście, ja jestem też żeglarką. No. Woda, tak. Ruch... Najbardziej lubił obserwować, jak morze się zmienia, jak łajba płynie. Tak, tak. Także to był wielkie... A poza tym... Proszę powiedzieć, mąż się wychował jako dziecko w Orłowie, na prawie, że na plaży, bo rodzice przy plaży prawie mieszkali. Mm-hmm. Także on to wszystko, nawet te stare łodzie, które już w tej chwili trudno zobaczyć, tak? To jest tu uwiecznione na jednym z obrazów, stare Orłowo. Mm-hmm. I on to przypominał sobie i dlatego to potrafił oddać tak. No. Wspaniale. Co by pani powiedziała tak właściwie młodym ludziom, bo jesteście przykładem, tak jak zresztą przepięknie syn powiedział. Drodzy Państwo, właśnie na otwarciu wernisażu ja byłam niesamowicie wzruszona wypowiedzią syna, który tak cudownie powiedział o tym waszym domu, prawda, o tym waszym małżeństwie. Jaka była recepta na to, że wy byliście tak wspaniale ze sobą związani? Proszę panią, kiedyś mi taki stary profesor powiedział, pani Aldono, pani wychodzi za mąż, a ja muszę pani powiedzieć, żeby było dobre małżeństwo, to jest tak, jakby jabłko się rozerwało i później te dwie połówki się zeszły. I tak stało się z nami, myśmy znaleźli się po prostu. No. Dla nas... Czyli tak jak to się też mówi, że każdy ma w świecie tą drugą połówkę, tylko nie zawsze się ją znajdzie. No właśnie. Teraz tak, już na koniec, żeby tutaj powiedzieć o tych sukcesach męża, bo no, był odznaczany nad w 90. chyba pierwszym. Dostał odznaczenie przez Wałęsę. Tak, tak, tak. To było przecież też no, niezwykłe. To jest tak, to jest... No a tych odznaczeń, tych, tak. To bardzo dużo. Chociaż dla męża, no było to zawsze miłe, ale dla niego to raczej... No tak, bo to zawsze no, wydaje się, że to jest sztuczne. Ja uważam, że powiedzmy w tamtych czasach z rąk, no bądź co bądź w ten czas, no, naszego no tak, bohatera tak. Narodowego, no to jednak było docenienie tak. Całokształtu. Dla męża było tak. Wielką nagrodą, jak ludzie lubili jego obrazy. Tak. To było największe, bo właściwie malował, on zawsze mówił, że słuchaj, ja maluję to, co tak jak w książce malował duszą, tak on malował rzeczywiście całą sobą. Ale lubił, jak to idzie wśród ludzi i sprawia ludziom radość. No,
bo myślę, że to jest nie tylko dla mnie, prawda, ale to przede wszystkim, że odbiorcą jest ten, który jest obok mnie. Pani Aldono, no chciałabym Pani bardzo podziękować za tą rozmowę. Jestem szczęśliwa, że doszła do skutku ta nasza rozmowa. No i życzyć Pani długich, długich lat przy boku tak wspaniałego syna. No i ze wspomnieniami cudownego człowieka. Życia 50 lat razem. No kochana, to jest jednak kawał czasu. Bardzo i to bardzo dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, no też ogromna przyjemność, bo na wernisażu Henryka Baranowskiego spotykam Państwa Pietkiewiczów. I proszę pamiętać o tym, że no, Państwo się bardzo długo znaliście i mieliście nawet w jakimś okresie wspólną pracownię. Nie, to w wojsku była pracownia. Aha, no to sprostowanie. Poznaliśmy się z Henkiem w 1952 roku w pracowni plastycznej zorganizowanej przez Dom Oficera w Bydgoszczy przy sztabie Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Tam właśnie stworzono pracownię plastyczną. Ja byłem pierwszym jej, że tak powiem, użytkownikiem. Następnym był już nieżyjący również Stefan Górski, a trzecim, który przyszedł do tej pracowni, był Henryk Baranowski. Górski i Baranowski zajmowali się malarstwem, ja zajmowałem się rzeźbą. No, oczywiście byliśmy wtedy wszyscy amatorami. Potem nasze drogi się rozeszły, Henryk został w wojsku, ja zacząłem studia, ale po różnych perypetiach, prawda, spotkaliśmy się wszyscy w Związku Artystów Plastyków. No, przez pewien czas nasze kontakty były rzadsze, ponieważ Henryk przez parę lat mieszkał w Bydgoszczy, prawda, ja studiowałem w Gdańsku. Ale później, prawda, on się przeniósł do Marynarki Wojennej w Gdyni, no więc te kontakty były oczywiście wtedy bliższe. No i w rezultacie spotkaliście się w Orłowie. A później tak spotkaliśmy się w Orłowie, gdzie Henryk miał rodzinę, po prostu ojca i matkę, prawda, którzy tam mieszkali. A myśmy wybudowali właśnie w niedalekim... Wspaniały dom, w którym byłam. No i wtedy oczywiście no, byliśmy sąsiadami, nie tylko, prawda. Ale chciałabym teraz od Państwa dowiedzieć się, co uważacie za najcenniejszego w tej jego twórczości. Jak oceniacie to? No bardzo wysoko. Ja osobiście lubię jego małe pte. Może dlatego, że to są prace kameralne do zwykłych mieszkań. Czyli nie te wysokie, duże formy, ale w ogóle tematycznie. No, czy tak uważa Pan, że to jest tak wszechstronny malarz? No, ja bym podkreślał jego pracowitość przede wszystkim. Olbrzymią pracowitość, bo taką ilość, prawda, którą tu widzimy, a przecież to jest fragment, oczywiście. No to rzeczywiście mało kto potrafił, prawda. No, ja nie jestem malarzem, więc nie chcę, prawda, zbyt dużo mówić, prawda, na temat malarstwa, warsztatu, prawda? No, ale wiesz, ma Pan doskonałą możliwość oceny, będąc w tym środowisku i mimo wszystko zajmując się sztuką. Jeszcze jedna rzecz, no bo tak będziemy teraz przeskakiwać. Ja myślę, że jest coś, co Was łączy z panią Aldoną i z panem Henrykiem Baranowskim. To, że oni byli takim fantastycznym małżeństwem i Wy też. Bo tyle lat, ile lat ja Was obserwuję, to jesteście tak, jakbyście się poznali wczoraj i ze sobą, i w sobie zakochani. Rzeczywiście to jest trafne. To jest bardzo trafne. Ale u Baranowskich
Bydgoskich też, przecież on Aldonę poznał. No, poznał w wojsku, tak, w Bydgoszczy. W tym samym czasie, co ja ją poznałem, prawda? No, także... I Aldona ma chyba u jego brata, u Aldony jest jej... Ja wyrzeźbiłem portret, prawda, jeszcze właśnie w wojsku będąc, portret Aldony, prawda, po piersie, które w rodzinie jest, prawda? No proszę, no to super. Drodzy Państwo, kończymy już. Ja bardzo dziękuję za te wspaniałe opowieści. No i życzę Państwu wspólnych długich i szczęśliwych lat. Dziękuję. Dziękuję. Drodzy Państwo, przedstawiam syna pana Henryka Baranowskiego, pana Artura. I będziemy właściwie mówić o relacjach ojciec-syn. Panie Arturze, no jaki ten ojciec był? O, tata był wspaniałym człowiekiem, bo to... Ale tak od dziecka. Niezwykle ciepłym przede wszystkim. Bardzo opiekuńczy. Dobrym tatą takim, który dbał o mnie naprawdę od dziecka. Czyli nie karcił? Od dziecka. Nie karcił. Chyba w ogóle nie karcił. Nie przypominam sobie tego. Był człowiekiem, który bardzo mocno gdzieś siedział w tym, co robi. Żył i był innym człowiekiem niż rodzice moich rówieśników. Na pewno to, co wykonywał, miało ogromny wpływ na to rodzicielstwo, ale był cudownym człowiekiem. Bardzo... No, a jak to pan przenosi na swoje relacje? Z moim synem? Tak. A myślę, że staram się pewne rzeczy powtórzyć, ale jak to przenoszę i w jaki sposób on to odbiera, to proszę jego zapytać. bardzo by mi zależało, żeby... mógł czuć to, co ja czułem w momencie, kiedy przebywałem z moim tatą. A ja panu powiem, że jestem pod wrażeniem podziękowań złożonych mamie przez pana. I ja mówię, no żeby tak, może nie każda, ale no i 75% mam doczekało się tak cudownych słów z ust swojego syna. Panie Arturze, no ma pan cudowną mamę. Żył pan w cudownej rodzinie. No i przypuszczam, że coś takiego będzie pan powielał w swojej rodzinie. Ale mam też pytanie, czy te zdolności artystyczne też są gdzieś w genach? Czy u syna czy, pana? Czy oczywiście tak. Tak? Mój syn nie tylko fizycznie bardzo jest podobny do dziadka. Swojego dziadka, bo tak naprawdę te zdjęcia z tego okresu młodzieńczego i wczesne autoportrety, to jakbym widział mojego syna. Ale również całą wrażliwość odziedziczył po moim ojcu. Świetnie maluje i rysuje, doskonale rzeźbi, ale ma jeszcze jedną i to mocno chyba odziedziczoną po ojcu cechę talentu, gra wspaniale. Mój tata też grał i robi to mój syn. Także myślę, że gdzieś ten ciąg genetyczny został zachowany. Panie Arturze, widzę, że już jest pan zmęczony, bo mnóstwo ludzi, cieszę się, ja bardzo lubię, jak na wernisaż przychodzi tyle ludzi, ale jest to też co? No, informacja dla wszystkich, że jak się jest wspaniałym człowiekiem i jest się mistrzem, to ludzie będą to go prawda. Pamiętać, prawda? To prawda, ludzie pamiętają dobre rzeczy. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Drodzy Państwo, na koniec dzisiejszego wernisażu chciałabym porozmawiać z członkiem rodziny, a mianowicie ze szwagrem, panem Edwardem, na temat tej rodziny Baranowskich. Jak pan się tam odnajdywał? Był pan oczywiście bratem żony. No i jestem w dalszym ciągu jej, tak, no, jestem w dalszym ciągu jej bratem. Natomiast no, z Henrykiem od samego początku, od pierwszych chwil poznania, bo w zasadzie towarzyszyłem Aldonie na wielu jej randkach jako przyzwoitka. A właśnie opowiadała tak, o tych randkach. Że również bardzo taka mocna więź nas łączyła. Nauczył mnie jak patrzeć na sztukę, nauczył mnie fotografować. Nauczył mnie wielu rzeczy, był po prostu dla mnie autorytetem nieraz większym jak ktokolwiek inny. Dlatego też bardzo chętnie u nich przebywałem.
każdą w zasadzie wolną chwilę, którą mogłem spędzić, bo pochodzę z Bydgoszczy i mieszkam w Bydgoszczy. Jak tylko mogłem, to się wyrywałem do siostry i do szwagra i wiele żeśmy razem podróżowali po świecie, także że były to naprawdę bardzo takie serdeczne więzi i bardzo mile wspominam te przeżyte chwile. I to oczywiście zarzutowało na atmosferę, która jest w książce. Właśnie tak, książka ta jest jakby oddaniem mu hołdu w jakiś sposób, no, upamiętnienie tych rocznic. Uważaliśmy, że wszystko to, co napisano o Henryku, to było takie no, biograficzne, fachowe, natomiast brakowało takiej jakiejś serdeczności, jakiegoś spojrzenia, tak, spojrzenia takiego na niego z innej perspektywy, który pozwoli no, taką więź emocjonalną wytworzyć przy oglądaniu jego obrazów. I dlatego też te rocznice i wystawa zmobilizowała mnie, a siostrę po długich namowach do właśnie no, skumulowania, przypomnienia sobie pewnych tych fragmentów z jego życia i przedstawiliśmy Henryka w tej książce pod tytułem Malował duszą właśnie jako takiego ciepłego człowieka, artystę, który podążał swoją własną drogą, który nie patrzył na krytyków, nie patrzył na to, co inni mówią, tylko jak to najprościej można powiedzieć, robił swoje. Chcieliśmy również przedstawić go, zdradzić pewne no, szczegóły jego warsztatu. No i tak, żeby jakaś taka ciepła pamiątka po nim pozostała. Myślę, że nam się to udało. No. Ja debiutowałem na tym polu. Absolutnie jest to mój taki nowy debiut literacki, że tak można powiedzieć. Ale już dużego no, kalibru. No, ale siostrę, wierzcie mi Państwo, że siostrę było trudno namówić, bo nieraz te wspomnienia odtwarzane były dla niej bolesne. Szczególnie ostatnie chwile. Także no, sporo pracy wymagała ta książka, ale myślę, że ci, którzy będą ją czytali, będą czerpali przyjemności z niej. Bardzo dziękuję za te parę słów. I oczywiście, no tak myślę, że wiele osób panu zazdrości tego wieloletniego kontaktu nie tylko z człowiekiem, ale też z tym, co on tworzył. Bo no, nie da się ukryć, że prace są jego genialne. To jest prawda. Ja zawsze w takich trudnych chwilach mojego życia staram się właśnie uciekać. Zresztą mam w domu również sporą kolekcję obrazów wszystkich trzech, bo i Aldony, i Henryka, i Artura. Także jak jest mi nieraz ciężko na duszy, to się kładę po prostu na kanapę i zamykam oczy i otwieram i sobie patrzę i kontempluję i jest mi lżej. O właśnie. No jeszcze raz dziękuję ślicznie tak pięknym stwierdzeniem i mam nadzieję, że do miłego zobaczenia, być może na kolejnym wernisażu. Ja również dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Żegnamy się, drodzy Państwo, z tą cudowną wystawą. No wydaje mi się, że wielu z Państwa, którzy mieszkają w Gdyni i w okolicach, o ile mogą, to serdecznie zapraszam w imieniu muzeum do obejrzenia tej wystawy, bo warto. Wystawa Przekrój twórczości niezwykłego człowieka, Henryka Baranowskiego.